Witajcie moi drodzy, z tej strony Cichy 525. Dotarły do mnie tutaj od tam z daleka z tego portalu podobnego jak jest u nas. Się przykleiło, a więc takie nakładki, zaraz otworzę, wam pokażę. To w zasadzie nakładki za dużo powiedziane, nalewki. No i tu są jeszcze te dwa małe z tyłu. Nakleja się, tu się później folię zrywa. I powinno być ok. No dobrze, ponieważ mam tam jedną pękniętą, a dokupić, że tak powiem, taką nakładkę oryginalną jest ciężko. No i druga rzecz. To lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. U mnie takie już są, jak widzieliście pewnie w filmie, tam zamieszczę wam link. Takie regenerowane, że tak powiem, naprawiane już. I postanowiłem zobaczyć, co są warte te chińskie właśnie. I zamówiłem te LED-owe, no założę i zobaczymy, jak one tutaj będą świecić. A więc zapraszam was do obejrzenia filmu. Tutaj jak widzicie jest pęknięcie. To muszę troszkę przyciąć. O, bo jak tutaj jest równo, to widzimy, o ile jest za dużo. Tutaj jak widzicie też jest właśnie pęknięcie. Przetrę to benzynką ekstrakcyjną i nakleję. I jak widzicie, tu już nakleiłem. No troszkę trzeba było je poprzycinać, ale nie było jakoś większego problemu. No i tu z tego trzeba ściągnąć takie folie ochronne. I jak widzicie, nie wiem czy ta kamera odda, ale jest naprawdę efekt świetny. Są też opcje takie chromowane, ale nie chciałem brać tych chromowanych, bo się samochód tak bez obrazy dla nikogo, a dla mnie to tak by trochę się zwieśniaczyło. No. Chrom po prostu już tak od jakiegoś czasu wyszedł po prostu z mody. No. No, tak to wygląda. No i tutaj tak wygląda ta narożna. Tutaj no, żeby ciutkę podciągnęli, o jak widzicie, ciutkę podciągnęli, to wyżej to by wszystko było, troszkę by było lepiej, no? Ale i tak nie jest to jakoś źle. Efekt naprawdę jest całkiem fajny. No dobrze, to tak to wygląda. Czas się brać za lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
zdejmę tutaj ramkę, bo będzie mi przeszkadzać. Te lampki i do nich są oporniki. W razie, jeżeli ktoś ma CAN bus, to podłącza i to jest, daje obciążenie takie jak żarówka. Zazwyczaj LEDy stosujemy po to, żeby zmniejszyć pobór prądu z akumulatora i nie obciążać takiej instalacji elektrycznej, dlatego no, teraz nowe samochody są w technologii LED. Ale tak za bardzo u nas w Polsce się myśli, że takie lampki zakłada się, żeby było ładnie. No więc no, powiedzmy, że założę, żeby było ładnie. No i u nas w Captivach nie ma konieczności montowania tych oporników, ponieważ no, nie ma tutaj tej instalacji komputera, który nam sprawdza, czy mamy spalone żarówki, czy nie. No więc zakładam LED. Aha, jeszcze musimy pamiętać, żeby plus i minus był na odpowiednich tutaj pinach, ponieważ jeżeli będzie odwrotnie, to diody LED nie będą nam świecić. I jak widzimy, diody się zaświeciły. Nie ma konieczności tutaj. Czegokolwiek, może to ja zaizoluję, żeby leciał. Zaraz podłączę jeszcze drugą i o, tutaj jest druga. Tak jak widzicie, mnie świeci, coś się tam z nią stało. I tutaj już mogę tą przykręcić i proponuję wam jedną tutaj sprawę jeszcze. Te śruby bardzo mocno korodują, znaczy kręty, i wziąć odrobinkę jakiegoś smaru, tam akurat tu wziąłem miedziowy, i wkręcić to na smar, wtedy nam się tutaj na przyszłość nawet będzie łatwiej odkręcić, wymienić tutaj lampy. Jak mamy żarówkowe, to no, teraz drugą. Tak wyglądają lampki, tutaj oświetlenia tablicy po montażu. Świecą całkiem w porządku. No, jeżeli chcecie sobie takie nabyć, to za tam 30 chyba 5 zł są dostępne na AliExpressie. No dobrze, dziękuję wam za obejrzenie filmu. Może się tam to komuś przydać. Pozdrawiam serdecznie, Cichy 525. Cześć!